Radio Kielce. Słuchasz i wiesz, tu Radio Kielce. Słuchasz i wiesz. Rozmowa dnia. Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. W naszym studiu gość, poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Kwitek. Dzień dobry, panie pośle. Witam Państwa serdecznie. Dziś świętej Zofii dla sadowników, dla tych wszystkich, którzy uprawiają rolę, data graniczna dotycząca możliwości pojawienia się złej pogody. Patrząc na to, co za oknami, to co dzisiaj w nocy, sytuacja nie jest zła, ale ostatnie tygodnie były bardzo złe dla polskich sadowników. Tak, to można powiedzieć, analizując dane, pierwsze informacje, jakie spłynęły od komisji gminnych, które sprawdzają, badają, jakie szkody przyniosły dwie fale przymrozków, bo to jest kwiecień i maj. Ta noc z 9 na 10 okazała się być bardzo tragiczną. My jeszcze nie mamy danych dokładnych z obszaru województwa świętokrzyskiego. Ale jeśli już na dzień dzisiejszy mamy 40 powołanych 3 komisje gminne, 43 gminy dotknięte, 9 powiatów. Najbardziej ucierpiał powiat sandomierski, bo praktycznie można powiedzieć, że wszystkie gminy, z tym, że najbardziej, i jak widać po liczbie zgłoszeń, po areale, to mamy właśnie obrazów Koprzywnice. 22 tysiące hektarów w skali województwa, prawie 7800 gospodarstw. To jest naprawdę niespotykane, jeśli przymrozki sięgały blisko 10 stopni, kiedy już było kwitnienie, to naprawdę spowodowało, że sprawa brzoskwiń, moreli, nektarynek, czereśnie, więc tutaj zagłębie nasze sandomierskie sadownicze, możemy w tym roku nie mieć. No i są też bardzo duże straty, jeśli chodzi o sady wiśniowe czy jabłonie. Tu musimy jeszcze chwilę poczekać, jaki będzie efekt. W każdym bądź razie jest to bardzo trudna sytuacja dla rolników. Zagrożone mają być także te uprawy na ziemi, między innymi truskawki, to już nie tylko powiat sandomierski. Plantacje truskawek również, porzeczki, a więc tam również także folie, gdzie tunele były już przecież przygotowane. To wszystko powoduje, że przy embargu rosyjskim i przy tym, że często rolnicy brali kredyty na odnowienie produkcji, a teraz jeśli nie będzie żadnego dochodu, to naprawdę pomoc państwa jest w tym momencie bardzo konieczna. Zdecydowana większość, jeśli nie wszystkie z tych upraw, nie były ubezpieczone. Rolnicy skarżą się, że nowelizacja ustawy, która zakładała obowiązkowe ubezpieczenie, nie pozwalała na efektywne ubezpieczenie się. Prezydent podpisał ją dopiero 1 kwietnia. Firmy ubezpieczeniowe dawały dla siebie dwutygodniowy okres karencji, więc można powiedzieć, w tym najgorszym momencie nie pozwalały na ubezpieczanie upraw. Proszę Państwa, to jest właśnie nieporozumienie. My jako Sejm uchwaliliśmy ustawę, która dawała możliwość dofinansowania do ubezpieczeń dla sadowników, rolników 65% z budżetu państwa 15 grudnia 2016 roku. Minister rolnictwa również z 5 firmami, które zaoferowały swoją ofertę, podpisał także w grudniu. I tu mówiąc o tym pośpiechu, to mamy na myśli nowelizację ustawy, która weszła w też błyskawicznym czasie, bo troszeczkę więcej niż tydzień, 23, myśmy uchwalili 23 marca, weszła od 1 kwietnia, a dotyczyła ona zmiany algorytmu przy ubezpieczeniach, ponieważ wyglądało tak, że na przykład uprawy sadownicze są bardzo ryzykowne i tutaj ta dopłata 65% nie do końca byłaby możliwa, bo przy przekroczeniu pewnych wskaźników, czyli 9, 12, 15, proporcjonalnie zmniejszała się dopłata. Tu zmieniliśmy na prośbę i firm ubezpieczeniowych, które zresztą na bieżąco miały informacje o przebiegu tych prac, bo cały czas negocjacje były prowadzone, żeby to przekroczenie powyżej tych stawek wymienionych było bezpośrednio już płacone indywidualnie przez rolnika, a nie zmniejszane proporcjonalnie. To rzeczywiście było taki, że ubezpieczenia nie ma.
Tak, tylko że tutaj często nam się zarzuca. Parlament w swoim czasie zabezpieczył ponad 900 milionów, czyli ponad 4,5-krotni wzrost w końcówce 2016 roku. A więc można się było ubezpieczać. Można się było również ubezpieczać na starych zasadach do 31 marca. One obowiązywały dotychczas. One nie były tak korzystne. Ale tu ja też nie chcę bronić w żaden sposób firm, bo na prośbę firm zmienialiśmy ten algorytm, żeby on był korzystniejszy dla ubezpieczających się. Ale firmy też zobowiązały się, że od 1 kwietnia wystartują z ubezpieczeniami. Ale ja na przykład w swoim wystąpieniu w debacie sejmowej zwracałem uwagę, że podczas już procedowania tej ustawy firmy ubezpieczeniowe często groziły, że będą ubezpieczać tam, gdzie zagrożenie nie występuje, bo ponoszą straty. Ostatni 2016 rok to jest sytuacja tego typu, że blisko 60 milionów wypłaconych odszkodowań, a składki rolników i składki z budżetu państwa 370 milionów. A więc w sumie nie będzie tak, że pieniędzy przeznaczonych zostało więcej, ale one nie będą wykorzystane, bo rolnicy... Może się zdarzyć, bo jeśli mamy 200 milionów w 2016 roku, a teraz jest ponad 900 milionów i przy tej całej sytuacji, gdzie trzeba tworzyć spójny system ubezpieczeń, a więc są rolnicy, jest państwo i są firmy ubezpieczeniowe. To są trzej partnerzy i tu nie trzeba patrzeć tylko w tej początkowej fazie na zyski, bo jeśli jest więcej ubezpieczeń, to i firmy też... Tylko, że firma nie ubezpieczy już uprawy, która, można powiedzieć, poszła na stratę. Dlatego w tym momencie jest potrzebna pomoc państwa. Ja dzisiaj występuję bezpośrednio w imieniu świętokrzyskich, a zwłaszcza sandomierskich rolników, sadowników, do pana ministra Jurgiela o to, żeby podjęte zostały nadzwyczajne działania w tej sytuacji. I jaka może być skala tej interwencji? Czy nie będzie ona musiała być uzgodniona wcześniej z Komisją Europejską? Znaczy są środki krajowe, bo jest rezerwa budżetowa. I tak jak pan redaktor wspomniał, może będziemy korzystać z tych środków, które teoretycznie mogłyby trafić do firm ubezpieczeniowych, a mogą nie trafić. No i jest jeszcze pomoc bezpośrednia ze strony Unii Europejskiej, bo tu możemy mówić w tym momencie o klęsce. Ja nie będę się w żaden sposób domagał wprowadzenia stanu klęski, bo na dzień dzisiejszy uważam, że państwo jest w stanie sobie poradzić. Sytuacja w innych państwach europejskich nie była tak zła jak w naszym kraju. Tak, no ale my mamy to doświadczenie i my ryzykujemy, nie potrafimy zarządzać ryzykiem. Ta produkcja pod chmurką, jak się często mówi, jest bardzo ryzykowna. Brak środków często po stronie rolników, bo brak dochodowości. My chcieliśmy, żeby ten system był powszechny. I teraz pojawiają się głosy o tym, żeby jednak stworzyć taki fundusz klęskowy, którym by był tworzony na zasadzie bezpośrednio składek zainteresowanych, beneficjentów, rolników, ale i po stronie budżetu państwa, żeby też nie być uzależnionym od firm ubezpieczeniowych, czyli takie towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych, gwarancja tego ubezpieczenia, żeby nie tylko była sytuacja, że przymrozki, prawda, czy inne klęski żywiołowe, ale czasem też niskie ceny, żeby można było takie rekompensaty rolnikom płacić. Panie pośle, dzisiaj pana wystąpienie, ale decyzji jeszcze nie ma. Co powinni zrobić rolnicy, którzy już teraz widzą, że ich uprawy będą stracone? Czy powinni zgłaszać się do tych gminnych komisji, czy powinni sami szacować te występujące straty? Komisje są powoływane przez wójtów, burmistrzów do szacowania. Informacje spływają do wojewody, następnie do ministerstwa. Mamy na to 2 miesiące i tutaj niektóre komisje będą musiały powtórnie wejść do chociażby sadów, czy na uprawy rolne, gdzie powstały straty, bo mówiłem o tej drugiej fali przymrozków. Mamy na to 2 miesiące i ministerstwo, rozmawiałem zresztą z panem wiceministrem Boguckim w tej sprawie, który akurat się zajmuje z racji swojej kompetencji, będzie podejmowało decyzję, czy rząd bezpośrednio po oszacowaniu strat. My nie uciekamy od pomocy. Ta pomoc na pewno będzie. Ona będzie zróżnicowana, bo jedni chcą, żeby były dopłaty do hektara. Inni chcą, żeby były, w zależności jak jest 80 czy 100%, wymarznić, żeby były bezpośrednio większe dopłaty. Tu będzie względu na rozwój
rodzaj produkcji, jak również i skalę i region. Będzie to pomoc zróżnicowana. Mnie się wydaje, że będzie ona wystarczająca, ale musimy mieć świadomość, że to nie zwróci tego dochodu, który rolnik mógłby otrzymać. Rolnicy zajęci ratowaniem swoich zbiorów, takie przynajmniej dochodzą głosy, nie zdążyli wystąpić z wnioskami o dopłaty bezpośrednie. Ministerstwo w piątek poinformowało o tym, że termin tych dopłat, wnioskowania o dopłaty został przesunięty do początku czerwca, ale były takie głosy, żeby ten termin wydłużyć nawet do 15 czerwca. Znaczy termin ustawowy jest do 15 maja i część rolników jakby przyzwyczaiło się również do tego, że on może być przedłużony do 15 czerwca. Na dzień 10 maja było... termin jakby ten wnioski. Ustawowy, ale na 10 już było 70%. Była możliwość składania także drogą internetową. My przedłużyliśmy ten termin, bo takie były oczekiwania i prośby organizacji rolniczych, samych rolników, ale myślę, że ten termin będzie wystarczający, chociaż mówię, jest możliwość przedłużenia nawet do 15. Nie chcemy rolników karać, ale też chcemy uświadamiać, że powinno się to składać jak najszybciej i dlatego mnie się wydaje, że będzie czas wystarczający. I tutaj była decyzja pana ministra Jurgiela bardzo zasadna. A czy i wypłata właściwa. Świadczeń nie jest zagrożona? Bo o tym, że istnieją problemy z systemem informatycznym, mówi nawet samo ministerstwo. Tak, ale mnie się wydaje, że jeśli my zrobiliśmy coś takiego, że 70% wypłaconych było zaliczek do 1 grudnia 2016 roku, to jeszcze do tej pory żaden minister rolnictwa takiej decyzji nie podjął i to było wszystko zrealizowane w czasie, przy systemie, który zastaliśmy, który był fatalny, gdzie groziły rzeczywiście taka była sytuacja, że mogło nie być wypłaconych na czas zaliczek. Na dzień dzisiejszy ta druga transza zaliczek, mamy termin do końca czerwca, jest na dzień dzisiejszy ponad 92% i w żaden sposób nie ma zagrożenia. Zresztą jeśli porównamy do tego samego okresu w 2015 roku, to my mamy w tym momencie jakby więcej wypłaconych zaliczek na 2 miliardy 250 milionów złotych. Oczywiście to różnie wygląda w poszczególnych regionach kraju, ale w ustawowym czasie na pewno wszyscy otrzymają te dopłaty. Nam zależy na tym, żeby było to jak najszybciej. I jeszcze wracając jakby do poprzedniej myśli tematu, że im dłużej składa się wnioski, tym potem też przedłuża się czas jakby realizacji. My chcemy, żeby te pieniądze, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jak najszybciej trafiały do rolników. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Poseł Marek Kwitek z Prawa i Sprawiedliwości był Państwa i naszym gościem. Dziękuję bardzo. Radio Kielce.